Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję szanownym gościom za przybycie i również witam Państwa redaktorów na naszej konferencji, która jest zapowiedzią wielkiego wydarzenia siatkarskiego w Krośnie, zatytułowanego przez nas Gwiazdy Siatkówki w Krośnie. Wspólna inicjatywa naszego stowarzyszenia i zaprzyjaźnionego klubu z Rzeszowa, Developersu Rzeszów, żeby zagrać taki mecz, żeby siatkówka wielka klubowa znowu zawitała do Krosna. Mieliśmy parę lat temu wydarzenia, turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, w którym uczestniczyły najlepsze zarówno kobiece, jak i męskie drużyny, nie tylko polskie, ale również europejskie czy światowe. Po kilku latach spowodowanych przerwą pandemiczną wracamy do tych wydarzeń. Cieszymy się, że Developers odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenie i za tydzień we wtorek będziemy grali ten mecz. Jest to również założenie, które razem tutaj z panem Markiem Pieniążkiem, kiedy powstawał nowy zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie, którego obydwoje jesteśmy członkami. Wtedy powstał pomysł promowania siatkówki na najwyższym poziomie, nie tylko w Rzeszowie i okolicach, ale na całym Podkarpaciu. Więc w tym momencie jest to pierwsze wydarzenie. Mamy nadzieję, że nie ostatnie takie siatkarskie, które odbędzie się w naszym województwie. Developers to zespół, który jest synonimem doskonałego zespołu, świetnej organizacji. Przyjedziemy w najmocniejszym 13-osobowym składzie na czele z Jeleną Blagojewicz, olimpijką, zdobywczynią najcenniejszych kruszczuców medali w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Europy, z reprezentantkami Polski. Oczywiście dowodzeni przez Stefana Antigę, którego mam nadzieję nie trzeba nikomu przedstawiać. Bardzo poważnie traktujemy ten sparring i dzięki niemu chcemy się przygotować do kolejnych meczów w Tauron Lidze. Ponad 20 lat temu świętej pamięci trener Zbigniew Sobolewski wymyślił sobie, że w Krośnie oprócz siatkówki męskiej będzie także siatkówka żeńska. Na początku założył ten klub i prowadziliśmy go samodzielnie jako uczelnia. Po kilku latach klub ten został przeniesiony niejako, albo współpraca rozszerzona także o podmiot zajmujący się profesjonalnie siatkówką w Krośnie, a więc Karpaty Krosno. Zespół, okazało się, że było to bardzo trafne posunięcie. Zespół po kilku latach awansował do pierwszej ligi i w tej pierwszej lidze gra do dzisiejszego dnia. W międzyczasie okazało się, że jest to także z korzyścią dla samej uczelni, dlatego że większość dziewczyn grających nawet dzisiaj w pierwszoligowej drużynie to nasze studentki. Nasze studentki różnych kierunków studiów. Mało tego, okazało się, że jest to także doskonałe działanie promocyjne, dlatego że na przestrzeni tych 20 lat drużyna zdobyła 5 złotych medali w mistrzostwach akademickich Polski w pokonanym polu, zostawiając zdecydowanie, wydaje się, mocniejsze drużyny z większych ośrodków akademickich, ale także drużyny oparte o zawodniczki występujące bardzo często na poziomie ekstraklasy. Tak, szczycimy się także nie tylko naszymi sukcesami zawodniczych, ale także tym, że praktycznie większość trenerów funkcjonujących w obrębie drużyn seniorskich i drużyn młodzieżowych to nasi wykładowcy na co dzień pracujący na uczelni, jak Dominik Stanisławczyk, jak Kuba Heimroth, nasz były absolwent, Tomek Płaski, będący koordynatorem grup młodzieżowych, to także nasz pracownik, pani Marzena Solska, nasz pracownik i poprzedni trener drużyn męskich, dr Krzysztof Frączek. Zresztą w tym miejscu pragnę także nadmienić, że w ubiegłorocznych Mistrzostwach Akademickich Polski brązowy medal zdobyła drużyna męska, co uważam, że jest absolutnie porównywalnym osiągnięciem. W piątek ruszamy z przedsprzedażą biletów. Bilety w cenie 10 zł dla osób dorosłych, natomiast uczniowie, studenci również uczelni
Będą mieli wejście oczywiście darmowe. Sprzedaż odbędzie się tutaj na hali Mosiru na dole w godzinach od 17 do 18 w piątek. W sobotę gramy mecz ligowy z Nowym Dworem Mazowieckim, na który oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Również w trakcie meczu po meczu będzie możliwość nabycia biletów. W poniedziałek godziny 17-18 również tutaj na hali Mosir i we wtorek przed meczem dla tych wszystkich chętnych, aczkolwiek zapraszam jednak do zakupu z przesprzedaży. Jest bardzo duże zainteresowanie meczem, więc obawiamy się, że już we wtorek może po prostu braknąć biletów. Także zapraszamy jak najszybciej do naszych kas po zakup biletów.